Po opublikowaniu filmu Pato Inteligencja o doktorze Napierale zaczęły pojawiać się komentarze, a nawet maile z prośbami, bym pochwalił za cokolwiek Piotrusia. Były to konta założone na krótki czas przed napisaniem komentarza i styl pisania wskazuje, że mogła być to jedna i ta sama osoba. Prawdy jednak nie znam. Fakt jest taki, że znalazło się kilka rzeczy, za które mogę Napierałę pochwalić. Jest to polecenie książki Soft Power Josepha Neya, którą sam nabyłem na Amazonie. Niestety nie jest ona wciąż dostępna w języku polskim. Pokazuje ona, jaką potęgą jest na przykład amerykańskie Hollywood. Cały świat każdego roku ogląda setki amerykańskich produkcji filmowych czy serialowych. Więc książkę również polecam. Pochwalić jeszcze mogę za zdrowsze spojrzenie na wybuch II wojny światowej i pomoc Wielkiej Brytanii oraz Francji. Świat nie był po prostu gotowy na taktykę Blitzkrieg, której nikt wcześniej nie widział. Oba kraje chciały nam pomóc, ale po prostu nie zdążyły. Dowódcy wojskowi byli przygotowani na długą walkę w okopach, a nie zajęcie Polski w 17 dni. Trzymałem kilka zarzutów w stylu film pokazuje, że Napierała przeklina, hehe, ale straszne, co pokazuje, że część z was nie dotrwała nawet do 5 minuty filmu. Biorę się zatem za krytykę już teraz. Napierała ogłosił się arbitrem prawdy, co z miejsca skreśla go z listy poważnych naukowców. Stał się on publicystą i ideologiem własnych przekonań. Taki sam zarzut padł z ust doktora Michała Lubiny wobec doktora Jacka Bartosiaka, którego Napierała wielokrotnie krytykował i hejtował. Właśnie, to jest bardzo dobre, dlatego że ty uważasz, że geopolityka jest obiektywną rzeczywistością, a to jest myślenie XIX-wieczne wyciągnięte z kąta, z tego, że można procesy społeczne badać tak jak fizykę. To się wielokrotnie w twojej narracji pojawia, tak? Że można jak grawitację i tak dalej, i tak dalej. To jest myślenie, które jest przeterminowane o 150 lat, tak? To jest myślenie, które zakłada, że możemy tak samo w naukach społecznych badać jak w przyrodniczych, a to jest oczywiście bzdura, dlatego że w naukach społecznych nie ma żadnych obiektywnych praw. Że nie mogę, bo jakby i to jest jakby drugi powód mojej nieufności do takich wszelkich jakby osób, które głoszą jakieś bardzo takie odważne i jednoznaczne bardzo teorie, mianowicie jeżeli ktoś wie, co się stanie, no to znaczy, że albo jest geniuszem, albo może niekoniecznie nim jest. Bo ja mogę powiedzieć, jakie są scenariusze i które wydają mi się bardziej prawdopodobne, a które mniej, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, że któryś na pewno się ziści, a któryś na pewno się nie ziści. Tak samo jak na przykład nie jestem w stanie powiedzieć, co zrobi Władimir Putin, bo ja po prostu tego nie wiem. Istotne, to znaczy, jeżeli... Mam taki zwyczaj od dawna, że jeżeli mnie ktoś pyta, co zrobi Rosja albo co zrobi Władimir Putin, to ja na to odpowiadam nie wiem, bo to jest jedyna uczciwa odpowiedź. Napierała grzecznie przytakiwał do słów Witolda Jurasza podczas rozmowy na swoim kanale, jednak nie do końca je zrozumiał. Rzeczy, których nie jesteśmy w stanie w ogóle zweryfikować jako ludzie, nawet jeżeli ktoś jest genialnym ekonomistą i ma Nagrodę Nobla z ekonomii, to na przykład jaka jest tak naprawdę kondycja ekonomii chińskiej na przykład, albo no na przykład chińskiej, tak? Czyli kraju, który ma zamknięty system, zamknięty obieg informacji. My nie jesteśmy w ogóle w stanie stwierdzić, w jakiej kondycji ten kraj jest. Więc wszystkie opowiadania, jakoby na przykład Chiny miały zaraz przegonić Zachód czy coś, są de facto trochę bajkami, tak? No bo można sądzić po tym, że są w stanie budować miasta na przykład, ale ich jest miliard, no to wiadomo, ale to są już poszlakowe dowody, tak? Czyli nie mamy dostępu do informacji prawdziwych, tak? Tak jak nie mamy, nie wiem, dostępu do archiwów postsowieckich na przykład. No nie mamy, po prostu nie mamy, tak? Ha ha ha!
Tym sposobem napierała robi dokładnie to samo, co sam krytykował, tylko że w drugą stronę. Zamiast przeszacowywać Chiny, co sam wielokrotnie zarzucał doktorowi Bartosiakowi lub profesorowi Guralczykowi, świadomie lub nieświadomie je niedoszacowuje. Od początku XXI wieku możemy zaobserwować w Polsce trend narastającej polaryzacji społeczeństwa. Każdy musi przynależeć do któregoś z ideowych obozów, a tych, którzy starają się być obiektywni, nazywa się symetrystami, co w ostatnich latach nabrało negatywnego wydźwięku. Odnoszę nieodparte wrażenie, że fakt ten próbuje wykorzystać doktor Napierała. Ja chcę mieć wiernych użytkowników, ja chcę mieć mocny kanał, który jest pro-natowski. Kiedy cytował Lubinę, doktor habilitowany Lubina mówił, że Bartosiak jest politykiem i absolutnie nie jest to w ogóle intelektualista, to jest polityk, który chce wytworzyć ruch społeczny i ja bym powiedział sekta. Ja chcę mieć wiernych użytkowników. A on mówił raczej ruch społeczny właśnie, Lubina w tej słynnej dyskusji, debacie. No i oczywiście ma rację, że Bartosiak zachowuje się jak polityk, a nie jak uczony. I że mówi, że geopolityka jest obiektywną rzeczywistością, to jest bzdura. Geografia jest obiektywną rzeczywistością. Geopolityka jest konkurencyjną szkołą myślenia do soft power i do neokonserwatyzmu i do paru jeszcze innych. I to jest bzdura po prostu i Lubina to niszczył, ale później chyba się przestraszył Bartosiaka i trochę schował za innymi. Wolski w tej chwili najbardziej walczy z Bartosiakiem i ja pomagam Wolskiemu. Przy czym, no więc tak to najkrócej można powiedzieć. Emocjonalnie reagowali, prawda, w komentarzach. Tak, już się nawet trochę odzwyczaiłem, bo to jakiś czas było, nikt mnie nie hejtuje w ostatnich miesiącach, czuję się samotny, po prostu nie dostaję tutaj. Teraz mam z kolei hejt antybartosiakowców, że dlaczego przestałem go atakować, że stchórzyłem. Tak, że w ogóle zastraszyli mnie, jeden taki oszołom mówi, że mnie zastraszyli, to jest szczególnie zabawne. Nie. Czasem to idzie w kierunku absolutnych takich no, absurdów kompletnych. No, wyobraź sobie, że ktoś na przykład mówi, że Patlewicz chciałby, marzy mu się Wielka Lechia. Tak? Patlewiczowi marzy się Wielka Lechia. No jak byś takiego człowieka nazwał? Po tym wszystkim, co wiesz, ile lat zwalczałem Wielką Lechię, jako agenta wywiadu wojskowego, PRL. No, taka osoba jest po prostu niezbyt inteligentna, a mówiąc wprost, to jakiś kretyn, jakiś pajac intelektualny, no, osoba, której nie można brać poważnie.
No to ja chcę ci powiedzieć, że ten człowiek u ciebie na kanale już chyba dwa razy wystąpił. O proszę, to może zdradzisz. Nazywa się dr Piotr Napierała. Właśnie ten człowiek powiedział, że mi się marzy Wielka Lechia. No to może tutaj jakieś niezrozumienie, ale to ciekawe, co powiedziałeś. By pokazać, w jaki sposób Napierała upraszcza i po prostu gada głupoty, na warsztat wziąłem chyba mój, w cudzysłowie, ulubiony film na jego kanale, czyli Wyżej Chiang Kai-sheka nie podskoczysz, który ma sugerować, że obecne Chiny są tak samo słabe jak Chiny z lat 20. ubiegłego wieku. I teraz, więc to tak nie wygląda. Nie ma gry o sumie zdrowej. Nie ma też czegoś takiego, jak jakiś wielki, niepowstrzymany rozwój w kosmos i powyżej gwiazd. To, co my dzisiaj obserwujemy, to jest rezultat tego, że Chiny wracają w to miejsce względem innych państw, w którym znajdowały się powiedzmy w 1925 albo jeszcze lepiej 28 roku, 29, 20 może roku. Doktor rzuca na oślep datami 1925, 27 lub nawet 29, tak jakby nie miało to większego znaczenia. Z tym, że Chiny w 1925 i 27 to już dwa zupełnie inne państwa. W 27 wybuchła chińska wojna domowa pomiędzy komunistami dowodzonymi przez Mao Zedonga i nacjonalistami dowodzonymi przez Chiang Kai-sheka. Wojna znacznie osłabiła Chiny, nie bezpośrednio doprowadziła do japońskiego ataku w 1937 i zajęcia znacznych obszarów kraju, państwa środka oraz wymordowaniu milionów Chińczyków. Chiny były wtedy tak słabe i biedne, że nie miały większego znaczenia dla reszty świata. Ówczesny odpowiednik ONZ, czyli Liga Narodów, nie kiwnęła na atak Japonii nawet palcem. Dlatego, że wtedy Chiang Kai-shek zdążył już wybić agentów komunistów radzieckich w swojej partii, w Guomintangu, i przekształcić ją jak w nacjonalistyczną. Zaczął zarabiać dosyć dużą kasę, to państwo zaczęło zarabiać. I ten taki nacjonalistyczny wzrost to było naprawdę. Chiny wtedy wcale nie były takie słabe, zresztą jest... Były tak mocne, że wybuchła wojna domowa i kraj podzielił się na dwie części. Są te rozmaite współpraca z Niemcami, na przykład na ogromną skalę. Dlatego Niemcy tak niechętnie podpiszą tą oś z Japończykami, bo to było dużo do stracenia dla nich. Oni na początku stawiali na Chiny. No. Trzecia Rzesza podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Japonią już w latach 30. Chiny były rozbite wojną domową i skazane na pożarcie przez świetnie zorganizowaną armię japońską, która weszła w Chiny pod koniec lat 30. jak w masło. Wahanie brało się z tego względu, że na drodze podpisania sojuszu stał pakt Ribbentrop-Mołotow pomiędzy Niemcami a ZSRR. Nie pasowało to Japonii, która miała bardzo napięte relacje z komunistami z ZSRR. W latach 1938-39 doszło nawet do walk pomiędzy nimi na ówczesnej granicy Japonii i ZSRR. Jezioro Chasan 1938 i bitwa pod Hauhingou 1939. Tak więc to nie było tak, że Hitler i Göring zastanawiali się nad mapą Azji, które z państw, Chiny czy Japonia, są bardziej fajne. Na podpisaniu Paktu Trzech stał na przeszkodzie Pakt Ribbentrop-Mołotow, co spowodowało później wypowiedzenie wojny ZSRR przez III Rzeszę. No i to wszystko szlak potem miał trafić. No i teraz, więc to, co się dzieje obecnie, to mamy taki Chiang Kai-shek 2.0, tak? Chiang Kai-shek 2.0, to jest to, co widzimy, czyli Chiny mają jakieś swoje znaczenie. Chiny były uważane bądź co bądź za jednego ze zwycięzców II wojny światowej, chociaż tak samo jak Sowieci stracili mnóstwo ludzi i nie daliby sobie sami rady, tak samo jak Sowieci, ale jednak no, byli w gronie zwycięzców, bo to oni wykrwawiali Japończyków, chociaż sami krwawili bardziej, tak samo jak Rosjanie z Niemcami. No nie, bo wojska ZSRR wkroczyły do Berlina, zdobywając wschodni front. Japonia poddała się po zrzuceniu dwóch bomb atomowych przez USA. Chiny nie miały na to żadnego wpływu. To jest powrót Chin, a nie rozrost Chin. Powrót Chin do ich normalnego miejsca pod słońcem. To zawsze był potężny kraj. Zawsze, czyli kiedy? W 1644 Mandżurowie podbili Chiny i utworzyli dynastię Qing, która panowała aż do 1911 roku.
kazali oni nosić Chińczykom upokarzające warkocze jako symbol ich poddaństwa. Wpływy Mandżurów zanikły całkowicie dopiero za czasów komunistycznego reżimu Mao Zedonga po II wojnie światowej. To jeszcze nie znaczy, że one będą rosnąć w nieskończoność. Już przestały rosnąć w zasadzie, mają 5%, a jeszcze należy odliczyć z 1,5% na te domy, w które są lokata kapitału, ponieważ rząd za dużo, wielokrotnie o tym mówiłem, rząd za dużo ingeruje w giełdę, więc ludzie robią te ghost towns. Jak to ebnie, to 1,5% jeszcze PKB im spada i wtedy Amerykanie mają większy wzrost PKB już niż Chińczycy, także bye-bye, Bartosiaki i Góralczyki i te wasze bajki o przekroczeniu. Nikt nigdzie nie powiedział, że przestały rosnąć. Żadne analizy nie wskazują też, jakoby Stany miały z powrotem wyprzedzić Chiny pod względem przyrostu PKB. Chiny nie są tak potężne, jak niektórzy myślą. Nie mają statusu supermocarstwa, jakie miało chociażby ZSRR. Nie ma sensu jednak iść w drugą stronę i je pomniejszać. Nie są ani tak potężne, jak mówi Bartosiak, ani tak słabe, jak mówi Napierała. Powoli dochodzimy do sedna problemu. Kanał Napierały nie jest nawet w małym stopniu naukowy. Doktor, zamiast czerpać informacje z naukowych pism, badań, rzucić jakąś ciekawostkę, o której szary człowiek, który nie jest doktorem, nie wie, bazuje on głównie na kanałach YouTube, które nie do końca mogą być rzetelne. Często są to jednostronne, subiektywne opinie o Chinach, jak na przykład kanał Serpentsa, który został uznany w środowisku internetowym jako zwykły oszust. Napierała bez głębszych refleksji przekazuje takie informacje dalej, a jego stopień naukowy je tylko uwiarygadnia. Na koniec filmu, jako wisienkę na torcie, zostawię moją szybką recenzję książki doktora. Napierała w ostatnim czasie wydał książkę Historia Polski bez mitów. Ma ona na celu ambitne zadanie odmitologizować całą historię Polski. Dzieło, które powinno być podzielone na kilka tomów i mieć kilku autorów, którzy specjalizują się w danych epokach historycznych, zostało napisane w kilka tygodni przez jedną osobę. Zatem z oczywistych względów książka posiada masę błędów ortograficznych lub stylistycznych. Jednak nie jest to tu najważniejsze. Ewidentnym błędem w samym już założeniu była próba poruszenia dosłownie całej historii Polski. Co za tym idzie, poruszona w książce historia współczesna po 1989 roku jest napisana na odwal i wygląda jak przepisana na szybko praca domowa z WOS-u zamiast dzieło naukowe. Po szerszą recenzję książki, w której poruszone są wcześniejsze epoki historyczne, zapraszam na stronę Sigullum Authenticum. Ja wezmę na warsztat jedynie historię współczesną. Pierwszy zgrzyt jest w momencie braku oddzielenia rozdziałami zmiany ustroju w 1989 roku. Od strajków w 1988 i obrad Okrągłego Stołu płynnie przechodzimy nagle do reform Balcerowicza. Co więcej, nie jest to oddzielone nawet żadnym akapitem. Widocznie taka drobna kwestia jak zmiana ustroju z Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na Republikę Parlamentarną, jaką jest III RP, nie jest kluczową sprawą dla doktora Napierały. W oczy razi brak wzmianki o aferze Art B czy FOS, które współkształtowały młodą polską demokrację. Chociażby lakonicznie wymieniona pomoc w emigracji Żydów z ZSRR do Izraela była polską operacją o kryptonimie Most, która sfinansowana była przez Bogusława Baksika i Andrzeja Gąsiorowskiego, właścicieli spółki Art B, oskarżonej później o wyłudzanie znacznych kwot z systemu bankowego, wykorzystując lukę czasową w pokryciu przekazywanych czeków między placówkami banków. Sama operacja Most zasługuje na przynajmniej kilka zdań wzmianki w książce, która ma przecież za zadanie odmitologizować polską historię. Nie padła nawet nazwa jej kryptonimu. Nie ma praktycznie żadnej wzmianki o tym, w jaki sposób upadł rząd Olszewskiego. Autor miał tu spore pole do popisu, by odkłamać mity, jakie powstały w polskiej opinii publicznej po wypuszczeniu filmu Jacka Kurskiego Nocna Zmiana z 1994 roku. W filmie udającym dokument wypowiadają się tak w cudzysłowie bezstronne osoby jak Jarosław Kaczyński czy Adam Glapiński. Tak więc wciąż w Polsce panuje narracja narzucona przez polityków związanych z ówczesnym Porozumieniem Centrum i dzisiejszym PiS-em. Mit, który krąży od lat, nie został odmitologizowany.
Dalej mamy oczywiście takie kwiatki jak Mafia Pruszkowska przez O z kreską, przez co nie wiadomo, czy autor pomylił miasta z Pruszkowem z Mazowsza, czy tym z Dolnego Śląska, czy to po prostu kolejny błąd ortograficzny. Tak jak nie było żadnej wzmianki o aferze FOS i Art B, tak o powodzi z 1997 jest poświęcone aż 9,5 strony książki. Mamy przedstawiony dokładny opis przebiegu powodzi. Raczej nie ma żadnych mitów w kwestii powodzi tysiąclecia. Być może tak rozległe rozpisanie tematu zbiegło się w czasie z popularnością netflixowego serialu Wielka Woda i z zainteresowaniem tematu autora. Jest to jednak przykład, jak książka jest nierówna i chaotyczna. Autor nie potrafi odróżnić rzeczy ważnych i istotnych dla historii Polski od tych mniej istotnych. Najistotniejszą kwestią co do powodzi była utrata władzy przez SLD jeszcze w tym samym roku na rzecz koalicji centroprawicy AWS-UW. Oczywiście było to skutkiem bezradności władz co do powodzi, jak i słynnych słów premiera Cimoszewicza, trzeba było się ubezpieczać. Nie ma o tym wzmianki w książce, jest za to mocno subiektywna wzmianka o serialu Klan. Autor znów nie odróżnia rzeczy ważnych od mniej ważnych. Dalej mamy potworny błąd i chyba brak zrozumienia przyczynowo-skutkowego tak dobrze rozwiniętej w książce powodzi tysiąclecia. W 98 SLD bynajmniej nie mogło stabilizować swoich rządów, gdyż rok wcześniej przegrało wybory z wcześniej wspomnianą koalicją AWS-UW. SLD odzyskało władzę dopiero w 2001 roku. Wiem, że nie jest to żaden czeski błąd, tylko zwykły brak znajomości historii współczesnej Polski. Autor kontynuuje swoje wywody, że postkomuniści byli przychylni Kościołowi czy powstaniu IPN. Nie ma to znaczenia, czy byli, czy nie, gdyż w tamtym okresie rządziła centroprawica i ona jak najbardziej była przychylna. Dalej mamy wzmiankę o premierze Ogniem i Mieczem i Pana Tadeusza, czy nawet otwarcia McDonaldów w Poznaniu. Nie ma wzmianki chociażby o wejściu Polski w struktury NATO, jednej z najważniejszych rzeczy w historii Polski XX wieku. Kolejnie mamy głupotę w stylu dominacji AWS w 2001 roku. W tym samym roku partia rozpadła się. Kolejną głupotą jest powstanie Platformy Obywatelskiej w 2002 roku. PO weszło do Sejmu już w 2001 roku, tak więc musiało wtedy istnieć. W 2002 roku doszło do oficjalnej rejestracji jako partia polityczna. Mamy też lakoniczną wzmiankę o aferze Rywina. Jest to tylko odnotowanie, że coś takiego było. Afera Rywina doprowadziła do przewrotu w polskiej polityce, utraty dominacji politycznej SLD na rzecz PiS i PO, które w sprytny sposób aferę wykorzystały i same nakręciły. Obie partie zorganizowały pierwszą w historii Polski komisję sejmową, w której w roli przesłuchiwanych musieli znaleźć się premier Leszek Miller czy Adam Michnik. Celem komisji było przede wszystkim zrobienie szopki medialnej i narzucenie narracji, że w SLD wybuchła ogromna afera. Podczas gdy ostateczny werdykt orzekł, że ani Miller, ani Michnik nie są winni, skazano jedynie Lwa Rywina za próbę wręczenia łapówki. Był to początek wykorzystywania mediów przez PiS i PO. Przesłuchiwania były transmitowane na żywo w regionalnych stacjach TVP. Aferę śledziła cała Polska, a jąkanie Michnika, czy jest pan zerem, panie pośle, panie Ziobro, stały się legendarnymi memami, które żyją do dziś w przestrzeni publicznej. Widzę, że pan premier nie odpowie na pytanie, tylko odpowie inwektywą. Ja rozumiem, że uciekanie prawdy bywa czasami przykre i bolesne. Panie pośle... Pan jest zerem, panie pośle. Zawsze można się... Panie pośle, panie premierze... Od tamtej pory mamy polityczny podział na PiS i PO. Zabawne, że znacznie szerzej został opisany Klan niż afera Rywina. Dalej mamy koszmarny błąd, za który można dostać jedynkę na lekcji WOS-u w dowolnym liceum ogólnokształcącym w Polsce. Autor napisał, że Polska weszła do Unii Europejskiej w 2003 roku. Co więcej, potem zapierał się, że to nie błąd, a wejście do Polski było procesem. To tak samo jak podać w urzędzie miasta zamiast swojej daty urodzenia datę spłodzenia przez własnych rodziców i tłumaczenie to procesem narodzin. To jest moment, w którym znowu zastanawiam się, jakim cudem ten człowiek obronił doktorat. Panie profesorze Łazuga, co żeś pan uczynił? Jest to też moment głupoty tak wielkiej, że nie chce mi się już nawet recenzować dalej. Z innych recenzji wynika, że pozostałe fragmenty książki wyglądają podobnie.